zbombardowane było wszystko, tylko baraki stały w mieście, takie baraczki i takie, no tak jak rynek, nie? Sprzedawali tam co mogli, wszystko było na kartki, wszystko. I ubrania i jedzenie i wszystko było na kartki, to myśmy wszyscy dostawali kartki, tak samo jak wszyscy, nie? No ale byliśmy traktowani tak jak okolicy, nie? Wszystko mieliśmy tak. No i pomału wszystko odbudowało się, nie? Teraz to się zrobiło olbrzymie miasto, nie? A to było małe miasteczko Coventry, tylko że było bardzo przemysłowe, bardzo. Wszystkie fabryki, jakie dlatego było tak zbite, bo Niemcy myśleli, że tu, no rzeczywiście, to był największy przemysł, nie? I samoloty, i samochody, i części do rozmaitych. To wszystko tu robili, w Coventry. I tutaj się zawsze w robotę znalazło. Przyjechaliśmy do Anglii, no to już czekali na nas z pracą, nie? W Kotolca pracowaliśmy, ja pracowałam. Mężczyźni tylko mogli iść na gospodarstwo i do cegielni. Cegielnia albo kopalnia. Mój mąż powiedział, że on nigdy nie pójdzie do kopalni, bo chyba że okna wstawią, nie? Także on siedział z daleka, na gospodarstwie pracował, a później pomału ja tam, gdzie się dostałam do Kotolca, taka tekstylna fabryka, zaczęłam ich prosić i mówię, że tego tłumaczyła taka właśnie dla mnie też Łotyszka czy Estonka. No i ściągnęli go tutaj. Anglicy, oni są więcej egoiści, nie? Ale oni to są tacy, jak komuś się dzieje krzywda, to oni wszystko zrobią, żeby pomóc, nie? Tacy są Anglicy, nie? No i z początku to tak, wyzywali nas, po co myśmy tu przyjechali, nie? Że to, że tamto, ale takie zwykłe ludzie, nie? Bo rząd i to, tacy ludzie inteligentni, no to nas uznawali tak jak ludzie, nie? No ale te zwyczajne ludzie to byli paskudni dla nas, nie? Że you go back to Poland, nie? Uciekaj do Polski z powrotem, nie? Jak tylko coś, jak gdzieś Polak, jak te gdzieś jakiś obcokrajowiec zrobił coś, to wszystko Polak. Pomimo, że to nie byli wszyscy Polacy, nie? Gdzie tam? Nawet w niektórych miejscach nie było w ogóle Polaków, tam nie było Polaków, ale czy jakiś Ukrainie, czy jakiś tam Ruski, czy ktoś tam coś zrobił, to oni Polisz, wszystko Polisz, nie? No i dlatego widocznie nie lubili tych Polaków, bo im się zdawało, że wszystko Polacy zrobią źle,